Witam Cię serdecznie w mojej kuchni. Zapraszam w kolejną ultrazdrową podróż z Kaszą Jaglaną. Na czele dzisiaj Kasza Jaglana z pesto, a w rolach pozostałych moja ulubiona dynia, owoc granatu, a przyprawy to rozmaryn, kurkuma i nuta imbiru. Zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od ugotowania kaszy jaglanej. Przygotujemy sobie garnek. Możesz gotować w dwóch różnych garnkach. Ja pod ręką mam garnek żeliwny i garnek stalowy z takim grubym, podwójnym dnem. Kaszę wtedy nie potrzebujemy gotować bardzo długo, intensywnie do końca, tylko pozostawiamy ją do ostygnięcia, do związania się już po procesie gotowania, ale wszystko przed nami. Wsypujemy kaszę do garnka. Mniej więcej szklanka. Hop. Wypłuczemy. Kasza jaglana może być płukana 2-3 razy w zimnej wodzie lub wcześniej dla wyziębionych osób możemy ją prażyć. Następnie zalać wrzątkiem i gotowa do gotowania. Raz, dwa, trzy. Szybka akcja. Nie bawimy się w kuchni zbyt długo, czasu nie musimy tracić. Trening czyni mistrza. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę chodzi o to, żeby też usprawnić te funkcje. Dlatego odpowiednia motywacja w gotowaniu zawsze jest istotna. Jeszcze troszkę wody. Stawiamy na palnik. Mniej więcej taka proporcja 2:1. Hop. Włączamy. Troszkę oczywiście soli. Hop. Możemy oczywiście do gotowania dodać tłuszcz, ale ponieważ dzisiejszą kaszę połączymy z pesto, które już zawiera oliwę z oliwek, nie dodam tłuszczu do gotowania naszej kaszy. Przygotujmy w międzyczasie, kiedy kasza się gotuje, naszą dynię Hokkaido. Dzisiaj przed nami dynia Hokkaido. To jest dynia, z której nie potrzebujemy obierać skórki. Bardzo ją lubię. Przypomnę, że dynia zawiera bardzo dużo substancji, które działają przeciwpasożytniczo. Dlatego jeżeli chcesz wzmacniać profilaktycznie swój styl żywienia, pamiętaj o tym. Wydrążymy sobie pestki, które jak masz ogródek, możesz oczywiście sobie z nich przygotować bez problemu. Kolejne wspaniałe grządki z dynią. Hokkaido, nazwa japońska, ale dynia w zasadzie już można powiedzieć, że prawie że polska, bardzo popularna. Odcinamy tutaj sobie ten cypelek, kroimy w kostkę. Zamarynujemy i będziemy za chwilę zapiekać. Dynia pokrojona w kostkę, więc czas na to, aby rozgrzać nasz piekarnik, mniej więcej na 200 stopni, termoobieg i przygotujemy sobie naszą marynatę. Potrzebujemy tak naprawdę oliwę, mniej więcej na taką ilość dyni około 4-5 łyżek, troszkę czosnku, kawałeczek mniej więcej taki, hop, troszkę imbiru. Obieramy sobie imbir. Raz, dwa, trzy. Dynia jest dosyć płaska w smaku, jak mówimy językiem dietetycznym, więc potrzebuje naprawdę konkretnego wzmocnienia aromatami. Zerknę do mojego arsenału, a tu już śmieje się kurkuma. Troszkę kurkumy, hop. Będzie naprawdę świetny również przepis w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. Tymianek, troszkę suszonego, jeżeli masz świeży pod ręką, również możesz dodać. Nie bójmy się ziół, one świetnie wpływają na harmonizowanie pracy układu metabolicznego. I sięgnijmy po rozmaryn. Dzisiaj akurat mam świeży, więc pstryk do środka, taka gałązka, ale możesz również dodać rozmaryn suszony. Oczywiście w naszej marynacie nie może zabraknąć soli.
mniej więcej dwie takie szczypty. I bierzemy się za blendowanie. Tak, marynata gotowa. Odstawiamy blenderek. Hop. Wylewamy na naszą dynię. Zobacz, jak pięknie to wygląda. Raz, dwa, trzy. Wymieszamy. Piekarnik już, przypomnę, rozgrzany do 200 stopni i na około 15-20 minut zaraz trafi nasza dynia do pieczenia. W międzyczasie zobaczmy, nasza kasza już się gotuje. Pięknie to wygląda, czyli w międzyczasie możesz robić dwie rzeczy na raz. Zmniejszamy palnik na dwójeczkę. Przypomnę, że z grubym dnem ta kasza potrzebuje krótszy okres gotowania, ponieważ ona nam dojdzie później po odstawieniu garnka. Zatem hop, blaszka gotowa. Bardzo szybko nasza dynia wędruje na blaszkę. Elegancko. Jeżeli masz większą rodzinę, przyjaciół, znajomych, jakąś imprezę, oczywiście tej dyni możesz przygotować sobie więcej. Ciach, jak wspomniałem, około 15 do 20 minut niech się piecze. Kasza już ugotowana, wygląda świetnie, na sypko, doskonale doszła w garnku, a my zobaczmy, co się dzieje w naszym piekarniku. Dynia wygląda świetnie, upieczona. Ciągamy. Przypomnę, że potrzebowała mniej więcej 15-20 minut. Tak, teraz dodamy kaszę jaglaną do tej samej miseczki, w której przygotowaliśmy sobie marynowaną dynię. Żeby nie utracić aromatów, smaków, wszystko w kuchni wykorzystać. Oliwa z rozmarynem, przyprawami połączy się z naszą kaszą i tak naprawdę mógłbyś na tym zakończyć, dodając dynię, owoc granatu, ale my dzisiaj w naszym przepisie jeszcze wzbogacimy naszą kaszę po prostu wspaniałym domowym pesto, które tym razem przygotowałem z dodatkiem orzechów włoskich, bazylią, natką pietruszki, oczywiście nie zabrakło soli, oliwy z oliwek i soku z cytryny. Zatem na taką porcję mniej więcej dwie łyżki pesto i wymieszamy, aby się to świetnie wszystko połączyło. Jeżeli masz ochotę na więcej smaku, możesz dodać większą ilość pesto, natomiast wydaje mi się, że tutaj idealne są te proporcje. Dodamy troszkę dyni, upieczona dynia z przyprawami, świetny aromat, piękna kuchnia, która wzbogaci nie tylko smak, ale doda nam mnóstwo zdrowia, owoc granatu. Raz, dwa, trzy. Gotowe. Skosztujmy nasze danie. Wygląda świetnie. Pachnie obłędnie. Nuta rozmarynu, szczypta kurkumy, imbir, dynia upieczona z kaszą jaglaną w pesto. Rozpływa się w ustach.